Witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Majcher na portalu czujny.pl. Pozdrawiam również redakcję Rebel24. Tak, na Rebelem nadajemy Rebel24. A to też jest właśnie dla widzów Rebel24, myślę, bardzo też ważny dzień i istotne informacje do przekazania ze względu na to, że właśnie za naszymi tutaj drzwiami, tymi, co są tutaj za nami, odbywa się w tej chwili rozprawa. Poturbowana pacjentka, która nie uzyskała pomocy medycznej w przychodni, kontra przychodnia, a dokładnie zamaskowany lekarz, jak się okazało, zarazem właściciel tej przychodni, który pacjentkę nie tylko nie przyjął do celem zbadania, ale wypchnął, poturbował, przytrzasnął drzwi nogą, a później nogę kobiety drzwiami, a później tą nogę kopnął. Sprawa oczywiście została uznana, jak pamiętacie, za sprawę niejawną, żeby, uwaga, dobra osobiste chronić pana doktora. Natomiast sprawa faktycznie, kochani, odbywa się z wyłączeniem jawności, ale jest to sprawa obopólnego zaskarżenia, to znaczy ten pan doktor zamaskowany, który no ewidentnie złamał przysięgę Hipokratesa. Tutajśmy nawet już użyli takiej paraboli, że zastanawiamy się, czy pan doktor składał przysięgę Hipokratesa, czy hipokryty. Zwłaszcza po dniu dzisiejszym dochodzę do, jako dziennikarz, i wam to przekazuję, do takiego przekonania, ze względu na to, że dzisiaj jest właśnie między innymi dzień odtwarzania materiałów filmowych. Wyobraźcie sobie, że faktycznie dobrze, że media są, Andrzej, przy tego typu okazji. Jest ze mną oczywiście Andrzej Rebel24. Kochani, dobrze, że jesteśmy przy tej okazji. Uwieczniliśmy na szybko na zdjęciu, jak to wygląda. Mianowicie pan mecenas, obrońca pana doktora i pan doktor osobiście instruowali przed wejściem na salę sądową, jak świadek ma zeznawać. Uwieczniliśmy to na was już na linii czasu czujnego. To zdjęcie funkcjonuje. Bezczelne ustawianie świadka, Marku, do sprawy. Warto zaznaczyć, iż to już jest po raz, kolejny. Tak. Świadek jest, kochani, pracownicą tej przychodni, czyli osobą w pełni dyspozycyjną. Wyobraźcie sobie, nawet z wyłączeniem jawności, żeby chronić dobra osobiste oczywiście pana doktora. Nie ujawniamy tożsamości świadka, natomiast jako osoba godna zaufania, powołana do bycia w środku na sprawie. Byłem pół godziny w tej chwili na tej rozprawie. Mogę wam powiedzieć, że świadek został dobrze poinstruowany. Zeznawał, uwaga, wbrew temu, cośmy zobaczyli w nagraniu, a twierdził, że całą sytuację widział dosłownie z odległości 3-4 metrów. Natomiast oczywiście wersja świadka była łagodna dla pana doktora. To, cośmy zobaczyli na nagraniu, jest porażające. Lekarz kobietę, która zgłasza duszności, popycha, wypycha, przyczaskuje drzwiami drzwi, wypycha z przychodni, a później nogę, przytrzaśniętą nogę, wykopuje z przychodni i w taki sposób pacjentka się dopiero wydostaje. Kochani, głośna sprawa, ponieważ dotyczy, myślę, że od tego powinienem zacząć, ale tak trochę stopniując napięcie, sprawa dotyczy pani redaktor naczelnej Jowity Koprzyn-Sumara, naszej Jowitki z Rebel24. Pamiętamy, to sprawa była już chyba ponad rok temu, miała miejsce. Więc, kochani, tak sytuacja wygląda. Znowu złapaliśmy na gorącym uczynku ustawienie świadka. W tej chwili trwa, kochani, właśnie odsłuchiwanie materiałów filmowych. Materiał ten najbardziej drastyczny już trwa czołem, cześć. Ten już był odtworzony. W tej chwili, kochani, trwa 45-minutowa transmisja na żywo, którą Jowita, jako komentarz do całej sytuacji w tej przychodni, skandalicznej sytuacji, która miała miejsce w tej przychodni. No więc w tej chwili Państwo sobie oglądają, sąd i spółka sobie oglądają 45 minut tego nagrania. Dzisiaj też muszę dodać, idziemy za prawdą, no z panią sędzią mieliśmy różne, że tak powiem, doświadczenia i przejścia. Było rzucanie żelaznym orłem o blat i ucieczka z sali sądowej, ale są też miłe okoliczności
to oczywiście nasza redakcja zawsze idzie na prawdę. Okazuje się być, kochani, że jutro w tym budynku podobno jest moja sprawa. Okay. Jako obwiniony też nie wiem o co, przyznam szczerze, nie wiem w ogóle o czymś takim. Natomiast pani sędzia mi poinformowała, że takowa sprawa jest, że ona jest jutro i że pani sędzia jest na chorobowym i że tej sprawy jednak nie będzie. Także patrzcie, jaka miła obsługa, człowiek nawet nie wie, przychodzi jako osoba godna zaufania na sprawę i się dowiaduje o tym, że od sądu, proszę, jaka miła obsługa. Szkoda tylko, że wszystkie nasze wizyty w tych instytucjach, poza walorem tego, że obnażamy ten system, że go pokazujemy, jaki on naprawdę jest, jakie ma niestety nielegalne, przestępcze i zbrodnicze oblicze, niestety bardzo często, ale jak są pozytywy, to też to pokazujemy. W takim razie zostawmy może faktycznie Państwa z transmisją Jowity. Na pewno to się czegoś ciekawego dowiedzą, bo Jowita na pewno nie mówiła tylko o tym przypadku, ale mówiła o szeregu innych rzeczach. Tu w ogóle w tej sprawie, mimo przejść z panią sędzią, nie ma wniosku jej wyłączenie, kochani. Ale to jest właśnie, można powiedzieć, taka wisienka na torcie tej sprawy, dlatego ją tutaj monitorujemy. Dziękujemy panu, wszystkiego dobrego. Życzymy panu, to też warto zauważyć, są różne ochrony. Można żyć niekulturalnie z ochroną żyć, a można żyć niekulturalnie. Tutaj po wymianie ochrony jest bardzo grzecznie, kulturalnie i miło. Dokumentujemy to dla was. Więc jak widzicie, wychodzimy z budynku sądu. Relacjonując, co się dzieje. Myślę jeszcze, Andrzej, że powinniśmy... Tak, taką miejscówkę fajną znalazłem. Tak. Mogę ci pokazać, Marku. Takie... No więc oczywiście... Bardzo ciekawe okno. Oczywiście nie jesteśmy tacy, żebyśmy nie wzięli was ze sobą na tą rozprawę, chociaż tak poglądowo, no to popatrzcie, jak to wygląda. Kochani, jeden rzut, tu jeszcze na pomały rzut na biurko sędziowskie. Sędzina właśnie popatrzyła. Jak widzicie, zdaje się, trwa właśnie odtwarzanie w tej chwili transmisji Jowicy, która była komentarzem do tej sprawy. Materiał, kochani, nie pozostawia złudzeń. Kto jest poszkodowanym, kto przyszedł jako poszkodowana pacjentka, kto się powoływał na przepisy obowiązujące podówczas, kto stwierdzał, że nielegalność rozporządzeń oraz, co najważniejsze, Jowita naprawdę to nie była jakaś prowokacja. Przyszła ze swoją dolegliwością, długo zresztą wyczekiwała na tą wizytę lekarską i nawet, żeby właśnie uzyskać fachową pomoc medyczną, wzięła i poświęciła się dla swojego zdrowia jakimś tam golfem czy czymś, zasłoniła tą twarz, mimo że te oczywiście wszystkie działania i rozporządzenia były nielegalne. Jowita naprawdę chciała tylko i wyłącznie uzyskać konsultację i pomoc medyczną, zamiast tego dostała agresję, dostała nieprzyjęcie, została napiętnowana, została poddana infamii społecznej oraz na koniec rosły mężczyzna w stosunku do 40-kilowej dziewczyny używa siły fizycznej, żeby ją wyrzucić. Schorowaną pacjentkę wyrzuca lekarz, jak się okazuje, właściciel. I jeszcze najpewniej właśnie chyba wyprzedzając to, że sprawa jest tak ewidentna, że faktycznie się kwalifikuje na proces sądowy, to najwyraźniej z ruchem wyprzedzającym pan doktor założył sprawę, kontrsprawę.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak się to rozstrzygnie dzisiaj na sprawie Jowity i o dziwo współoskarżonego małżonka, kochani, Jowity, który jest oskarżony, że wziął coś temu lekarzowi, zrobił, by na wcześniejszych sprawach świadkowie, pracownicy tej przychodni twierdzili, że małżonek Jowity był w środku i też brał udział w zdarzeniu. Dzisiaj odtworzono nagranie, małżonka Jowity w ogóle tam w okolicy nie było. Także łgają jak psy. Miejmy nadzieję, że pani sędzia, mimo ciężkich takich początków zapoznawczych, że tak powiem, ze środowiskiem wolnych Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę, że pani sędzia stanie powyżej oczekiwań reżimu wobec jej osoby i zachowa się zgodnie z prawem, zgodnie z sumieniem, jak prawdziwie niezawisły sąd i zgodnie ze swoją dotychczasową linią orzeczniczą, że tak na troszeczkę rąbka tajemnicy uchylę. Kochani, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. System, każdą sprawę, którą nam wytoczył, musi być pewien, że niezależne media, prawdziwie niezależne media będą się przyglądały i patrzyły władzy na ręce spod sądu rejonowego w Nowym Żywcu ze sprawy poturbowana pacjentka, która nie uzyskała pomocy medycznej, kontra przychodnia i zamaskowany lekarz agresor. Spod tej sprawy dwie redakcje: Rebel24 i czujny.pl. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, wspierajmy się Polacy nawzajem, wesprzyjcie też nasze redakcje, jeżeli uważacie, że warto, jeżeli dostrzegacie wartość naszej pracy. Ona niestety też kosztuje, a wiecie, jakie są czasy. Mamy bardzo, bardzo pod górkę, a chcielibyśmy być dla was bardziej dyspozycyjni. Potrzebne wsparcie. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się.